Przyjechało autko, szczerze mówiąc, które jest według mnie nieprzemyślane przez konstruktora. Przykładem jest dzisiejsza naprawa związana z wymianą sprzęgła. No niestety, żeby je wymienić, trzeba tutaj rozpiąć całe zawieszenie, pozbyć się wielu elementów, które przeszkadzają. Także będziecie mieć okazję zobaczyć, jak wygląda praca przy tym samochodzie i dlaczego tyle to kosztuje. Dlaczego tyle kosztuje wymiana sprzęgła w aucie o wartości 4000, a sama wymiana tej części, którą będziemy teraz wymieniać, czyli sprzęgła, może wynieść nawet i połowę wartości samochodu. No prawie połowę liczmy, bo jednak w zależności jaki komplet sprzęgła tutaj zamontujemy, czy coś gorszego, czy coś lepszego, wiadomo, jeżeli chodzi o rozmach cen, to jest dosyć spory. Nie przedłużając mojej paplaniny, bo i tak w dzisiejszym odcinku się nagadam, na początku Wam pokażę, jak wygląda komplet sprzęgła. Jest to zestaw ze średniej półki. Nie ma co montować tutaj nie wiadomo jakiego za milion złotych zestawu, ponieważ także można szybko go zajechać. Wysprzęglik jest to element, który wysprzęgla nam cały układ. Po naciśnięciu pedału sprzęgła rozłącza cały napęd. W zestawie są przewody. Powiem szczerze, jestem pod wrażeniem, ponieważ no, rzadko tak się dzieje. Co do samej tarczy sprzęgła, widać, że ma sporo bieżnika. No, sprężyny także są sztywne, czuć to. Jest ładnie zaplombowana, nieużywana. Tubka smaru, no, dali w zestawie, ale nam tutaj się nie przyda, ponieważ w tym samochodzie mamy cały układ zespolony, jeżeli chodzi o wysprzęglik. Także odłożymy to na bok. Docisk. Jak sama nazwa wskazuje, pozwala docisnąć tarczę sprzęgła do koła zamachowego, a tym samym przenieść moment obrotowy z silnika na koła samochodu. Pracę zaczniemy od wymontowania akumulatora wraz z podstawą. Obudowa z filtrem, doloty różnego rodzaju, plastiki, obudowy silnika i inne elementy, które będą nam utrudniały. Od spodu to już wygląda trochę ciekawiej. No niestety, sanki przeszkadzają w dużej mierze. Wydech, jak widać, przykrywa nam silnik, a no niestety będzie niezbędne opuszczenie go do dołu, jak skrzynia biegów już będzie odkręcona, ponieważ no nie wyjdzie, no, albo dynamit, albo narzędzia. Wybieramy tą drugą opcję, tą pierwszą rozważę może w innym filmiku. Na razie odkręcamy akumulator, jak widać, luzujemy trzynasteczką mocowanie, aby nie wypadł podczas jazdy. Następnym elementem jest podstawa akumulatora. Podstawa akumulatora jest przykręcona na trzy śruby trzynastki, także warto mieć małą grzechotkę z przedłużką, tak jak widać na załączonym obrazku. Trochę trzeba się z tym naszarpać. No niestety, śruby nowe nie są. Są zardzewiałe, szczególnie jedna śrubeczka, która jest dosyć uciążliwa. No ale jakoś sobie poradzimy. Tu odkręcimy, poszarpiemy, aż wyjdzie, wiadomo. Również obudowę górną usuwamy. Czym więcej miejsca, tym lepiej. Przy tych samochodach najlepiej umieścić belkę na górze i podnieść silnik na łańcuchach. Ważne jest to, aby silnik był równomiernie podwieszony, tak aby nie było później niespodzianki, jak będziemy pod samochodem, że silnik ze skrzynią biegów spadnie nam na głowę. Z taką kanciastą głową za dużo nie zrobimy, także myślę, że nie opłaca się ryzykować i zrobić to dobrze. Kolejnym zabezpieczeniem jest opaska zaciskowa. Odkręcając całe zawieszenie, nie będzie podpory dla chłodnicy. Zakładamy przez ucho opaskę, tak aby chłodnica spokojnie na niej zawisła. Jak wszystko zostało już zrobione u góry, przechodzimy na dół, ściągamy koło, czyścimy gwinty śrub druciakiem, ponieważ to umożliwi kolejny ich montaż. Po dokładnym wyczyszczeniu bierzemy się za odkręcanie. Dzięki pneumatyce jest to mało uciążliwe. Wybijaka używam do wybicia śruby. Przechodzimy do wyjęcia zawleczki z przegubu. Nasadką 30 odkręcamy przegub. Musimy teraz wyjąć stworzeń wahacza. Uderzam kilka razy młotem, aż stworzeń odskoczy. W przegub również uderzam młotkiem. Należy go wyciągać ostrożnie, aby go nie przełamać i żeby nie zerwać manżety.
Ostatni element to łącznik stabilizatora. Po jego odkręceniu możemy wyjąć półoś. Należy zrobić to zdecydowanym ruchem, ponieważ półoś trzyma się na zegarze wewnętrznym. Wcześniej spuściłem olej z skrzyni biegów, aby nie zalać posadzki. Analogicznie do strony lewej robimy stronę prawą. Wcześniej oczyściłem i robimy te same działanie. Odkręcam poduszkę skrzyni biegów. Jest ona przymocowana na trzech śrubach. Przyszedł czas na wydech. Aby mieć więcej miejsca, należy go odkręcić i opuścić w dół. Również odpinamy go z wieszaków. Gdy mamy zawieszenie odkręcone, odkręcamy sanki. Jest to dosyć ciężki element, dlatego warto wesprzeć się większą siłą. Sanki są opuszczone, więc mamy idealny moment, żeby odkręcić drążek stabilizacyjny, ponieważ także będzie nam utrudniał całe zadanie. Cały ten stelaż jest dosyć ciężki. Ja z drugiej strony asekuruję się podnośnikiem hydraulicznym, ponieważ jest łatwiej. To, co mi bardzo przeszkadza, to jest wisząca maglownica, a także wolę ją przywiązać. I oto Opel w całej okazałości bez sanek. Wiszący silnik, wisząca skrzynia biegów. Musimy podłączać wszystkie przewody, wszystkie kostki, tak aby ich nie połamać. Bardzo ważne, aby przy odłączaniu przewodu wysprzęglika go nie uszkodzić. Najlepszym sposobem to jest wyjąć zawleczkę śrubokręcikiem i delikatnie wysunąć przewód. Nawet po oddysaniu płynu zawsze jakaś część wyleci. Odkręcamy śruby skrzyni i cięgno. Przyszedł czas na górę. Odłączamy wszystkie przewody, wszystkie kostki. Odkręcamy śruby skrzyni biegów. Dolne śruby skrzyni biegów odkręcimy jako ostatnie. W ten sposób mamy pewność, że skrzynia nie zsunie się z wieńca. Dla porównania nowa część, która już jest zużyta. Tutaj jest końcówka bieżnika, jak widać, prawie się równa i jest zero. Szczególnie czuć to. Widać to na odwrocie dosyć mocno. Przy zakończeniach już, tak jak tutaj, one ze sobą się wyrównały, powinny być nacięcia. Ten bieżnik powinien być większy, tak jak tutaj. Widać to przy nowej części. No i widać po docisku, że ten docisk jest nierówny. Dodatkowo jest przypalony. Ten docisk, jak widać, jest nowy. Inaczej zupełnie wygląda. Przed montażem nowych elementów warto się upewnić, czy to są elementy właściwe. Żeby nie liczyć zębów, to po prostu wkładamy tarczę na wieniec. Jak pasuje, to jest dobra, tak jak widać. Patrzymy też, czy wysprzęglik identycznie wygląda. Czy ma wyjście u góry, czy pasuje rozstawem śrub, ale z tego co widzę, to pasuje. Także zabieramy się za montowanie.
na to wycięcie. Żeby uniknąć sytuacji, jaka miała miejsce poprzednio, że albo ktoś po prostu śruby nie dokręcił, albo ona się odkręciła, też to jest możliwe. Ja używam do tego celu kleju. Kropelka na gwint wystarczy. To jest klej do gwintów i też polecam go użyć. Bo śruba podczas dregań nie będzie nam się samoistnie odkręcać. No i na każdą śrubkę kapka kleju. Teraz zapytacie się, z jaką siłą, z jakim momentem. Siła musi być taka, żeby ją wyczuć. Nie musimy dokręcać żadnym momentem, może być 12 N, jak ktoś się boi, ale myślę, że to nie ma sensu. Najlepiej to robić małą grzechotką. Ja mam średnią, ale powinienem sobie poradzić. Tak, żeby nie przesadzić. Teraz dokręcamy to i będzie skrzynia gotowa. Jeszcze umyjemy ją z zewnątrz. Ładnie wymyjemy. I można montować. No i tak to powinno wyglądać. Do centrowania mam taki przyrząd, który kosztuje 30-40 zł. Wkładamy go do środka. Zapieramy. Ważne jest, żeby było wycentrowane, bo inaczej będziemy szarpać się ze skrzynią biegów i nigdy nie włożymy. No i dobra. I teraz ścianki muszą być równiuteńko z każdej strony. Jak ustawimy równiuteńko, to zakręcamy i robimy tak, żeby było jak najsztywniej, żeby nam to się nie zsunęło. Wcześniej powierzchnia musi być czysta, dobrze przedmuchana. Można już zdjąć przyrząd do centrowania. Ja ustawiam na, powinno być 28, ja ustawiam na 30 N. No to dużej różnicy nie ma, a tak naprawdę będę miał pewność, że jest dokręcony. Ten klucz jest od 20 do 30, czyli nie jest aż tak precyzyjny jak ten mniejszy, no ale taki zakres sobie wybrali, więc 30 N jak najbardziej. Dobra, można go podwiesić i skręcić kolejny. Założymy łapę silnika, będzie na pewno łatwiej.
warto poskręcać się w skrzynie biegów, to będziemy mieli więcej miejsca. Ten filmik. Przekładamy zawleczkę po to, żeby nam się to nie odkręciło. Nieraz potrafią się poluzować i później zbić się kierownicy.
Przyszedł czas na odpowietrzenie wysprzęglika. Jest to dosyć kruchy element. Odpowietrzamy go z głową i delikatnie. Nieprawidłowe odpowietrzenie grozi jego uszkodzeniu. A co z tym się wiąże? Niestety to, że trzeba ponownie powtarzać całą operację i ściągać skrzynię biegów do ponownej instalacji nowej części. Jak widać na załączonym obrazku, ze skrzyni wystaje odpowietrznik. Ściągamy gumkę i wkładamy w to przewód. Najlepiej przewód, który jest przezroczysty, żeby obserwować, ile mamy jeszcze w nim płynu. Ja do tego celu używam pompki próżniowej. Przewód już mam nałożony na króciec odpowietrzający, po czym wypełniam go płynem hamulcowym do 4. Gdy przewód jest wypełniony i nie ma w nim pęcherzyków powietrza, a odpowietrznik jest na tyle poluzowany, aby płyn przez niego przeszedł, zaczynam przyrządem wytwarzać ciśnienie, aby płyn powędrował nam do środka. Również pamiętając, aby ciśnienie płynu nie przekroczyło 2 barów. Będzie to groziło uszkodzeniem wysprzęglika. Zbiorniczek od hamulcy musi być otwarty i wypełniony płynem. Powtarzamy tą czynność, aż na zegarze uzyskamy nieruchome 2 bary, a płyn będzie stał w miejscu. Ostatecznie zakręcamy odpowietrznik i sprawdzamy twardość pedału. Pedał sprzęgło nam ładnie sprężynuje. Jeżeli u Ciebie tak nie jest, powtórz procedurę od nowa.